Góry Izerskie to najbardziej na zachód wysunięta część Sudetów. To niezbyt wysokie pasmo, najwyższy szczyt Wysoka Kopa 1126 metrów nad poziomem morza, w przeważającej części pokrywa las. Góry te są stosunkowo płaskie i w ostatnich latach zrobiły się dość popularne wśród rowerzystów. Przejedźmy się zatem przez ich polską część, wzdłuż leżących tu równoleżnikowo grzbietów. Długość trasy to około 50 km, suma podjazdów zaś to 840 metrów. W zasadzie niemalże bez wyjątków podjazdy nie są tu strome, a nawierzchnia w większości dałaby się obsłużyć gravelem. Zaczynamy w Szklarskiej Porębie. Ulicą Mickiewicza dostajemy się przez przełączkę w rejon parkingu wodospadu Kamieńczyk. Dalej ulicą Osiedle Huty jedziemy aż do torów kolejowych. Następne mniej więcej 3 km jedziemy doliną Kamiennej wzdłuż tych torów. Przeskakujemy na moment na drugą stronę, wracamy i jesteśmy już w typowym dla Gór Izerskich lesie. Praktycznie cały ich teren pokrywa gęsta sieć szlaków rowerowych. Teraz podjedziemy pod górę szlakiem numer 14. Jest to fragment single tracka o nazwie Szklarska Poręba. Podjazd nie jest tu może bardzo stromy, ale właścicielom rowerów nieelektrycznych i tak może zdrowo dać w kość. Sama jednak rowerowa ścieżka jest tu bardzo ciekawa. W skali trudności single tracków jest niebieska, czyli łatwa. Kluczy tu sobie po pięknym lesie, skakuje nad strumykami po mostkach i w ogóle jazda ją to sama czysta przyjemność. Do tego single tracka jeszcze w tym filmie wrócimy. Prawym asfaltem skręcamy w lewo i dojeżdżamy do rozdroża pod Cichą Równią. Kierujemy się na zachód. Od tego miejsca będziemy mieli okazję nasycić się typowymi dla Gór Izerskich drogami. A są to łagodnie opadające i wznoszące się szutry i asfalty w lesie. Spójrzmy prawdzie w oczy. Jazda tutaj przypomina wycieczkę po borach tucholskich. Całymi kilometrami nie dzieje się kompletnie nic. Nie ma tu widoków, jakichś większych atrakcji. W gruncie rzeczy trudno w ogóle zorientować się, że jesteśmy w górach. Szuter przechodzi w asfalt. Jedziemy przez chwilę na północ i docieramy do Polany Izerskiej. Na tej niewielkiej polanie w sumie nie ma nic ciekawego. No i na pewno nie ma stąd widoku. Wjeżdżamy z powrotem do lasu, tak zwaną drogą telefoniczną. Długi, bardzo łagodny podjazd doprowadza nas do przełęczy Łącznik. Gdybyśmy skręcili bardzo nierówną drogą w prawo, to poprzez szczyt Stóg Izerskich dotarlibyśmy do kolejki gondolowej ze Świeradowa Zdroju. Po wykupieniu karnetu rowerowego umożliwia ona dostanie się nam i naszemu jednośladowi na tą wysokość w bardzo łatwy sposób. My skręcamy jednak w lewo. To chyba jedyny odcinek dzisiejszej wycieczki, na którym gravel się nie sprawdzi. Chyba że niesiony na plecach. Po wyboistym, acz krótkim podjeździe docieramy do granicy państwowej. Jesteśmy już w Czechach. I tu właśnie osiągamy najwyższy punkt dzisiejszej wycieczki. Góra Smrk jest drugim co do wysokości szczytem Gór Izerskich. Ustępuje Wysokiej Kopie zaledwie o 2 metry. Za to na szczycie stoi tu wysoka na 20 kilka metrów wieża. Przynajmniej tu jest rozległy widok. Po tym krótkim pobycie na obczyźnie wracamy do macierzy. Trzeba wspomnieć, że w tym rejonie, zarówno w Polsce, jak i po czeskiej stronie, powstała gęsta siatka single tracków rowerowych. Nie leżą jednak one wśród szczytów gór, a na ich północnym przedgórzu. Wracamy do znanego nam asfaltu i kierujemy się w dół. Tu wreszcie naszym oczom odsłaniają się widoki. To rozległa Hala Izerska wraz z rezerwatem torfowiska w Dolinie Izery. Trzeba przyznać, że jest tu naprawdę ładnie. Hale przecina sieć szlaków i ścieżek rowerowych. Funkcjonuje tu też schronisko turystyczne Chatka Górzystów.
Przez jakiś czas poruszamy się tu wzdłuż czeskiej granicy. Przebiega tu ona wzdłuż rzeki Izery. Po chwili odbijamy na północ niebieskim szlakiem. Podjazd biegnie tu po trochę podmokłym terenie, po drewnianych kładkach. Być może rowerem warto wybrać inny wariant, gdyby turystów było tu więcej. Ale powiedzmy sobie szczerze, mamy długi, bożocielny weekend, piękną pogodę, a tłoku w Górach Izerskich nie ma. Choć w sąsiedniej Szklarskiej Porębie kłębi się nieprzebrany tłum. Zjeżdżamy asfaltem do Jakuszyc, a potem wzdłuż kolei na północ do poznanej już wcześniej drogi. Stąd do parkingów i przez przełączkę do Szklarskiej Poręby. To była długa, lecz niezbyt trudna wycieczka i powiedzmy sobie szczerze, miejscami trochę nudna. Gdyby w Górach Izerskich do dyspozycji były tylko szutry i asfalty, należałoby ten teren ocenić jako monotonny. Sprawę ratują nam single tracki, na przykład ten o nazwie Szklarska Poręba. Jest to nieco ponad 20-kilometrowej długości pętla, przez swoją niewielką trudność w zasadzie dostępna dla wszystkich. Oczywiście dla tych, którzy mają krzepę podjechać tych kilkaset metrów lub elektryczny rower. Ja przejechałem jej większą część z wyjątkiem krótkiego odcinka od strony Jakuszyc. Ten podjazd był częścią poprzedniej wycieczki. Ścieżka powstała w roku 2019. Jakość nawierzchni, oznaczenia i infrastruktura wzdłuż ścieżki jest bardzo dobra. Właśnie tego typu trasy robią tu robotę. Gdy kluczymy wśród kamieni, mchu i drzew, nie przeszkadza nam aż tak, że nie ma widoków. I tak jesteśmy zajęci czym innym i trudno byłoby je podziwiać. A jedzie się bardzo przyjemnie. I pomimo świetnej pogody, dogodnego terminu, podczas dwóch wypadów w te okolice spotkałem na rowerach zaledwie kilka osób. Pętla jest single trackiem, więc oczywiście zgodnie z nazwą możemy pokonywać ją tylko w jednym kierunku. Dojeżdżamy do momentu z pierwszej wycieczki, tym razem jednak asfaltem skręcamy w prawo. Asfalt prowadzi do nieczynnej kopalni kwarcu Stanisław. Warto tu podobno zjechać dla pięknych widoków. Przy drodze dla rowerzystów ustawiono małą infrastrukturę. Po 3-4 km asfaltem i szutrem znów skręcamy w las. Tu jest już trochę więcej skał, a nasz single track pnie się w górę bardzo ostrymi zakosami. Gdzieś właśnie tutaj przekraczamy wysokość 1000 metrów. Jeszcze tylko parę metrów brakuje nam, żeby wydostać się na grań wysokiego grzbietu, głównego pasma Gór Izerskich. Dojeżdżamy do drogi. Gdybyśmy opuścili ścieżkę i pojechali nią dosłownie 100 metrów dalej, dotarlibyśmy do schroniska na wysokim kamieniu. Zapewne warto to zrobić, są stamtąd piękne widoki. My jednak skręcamy w prawo i rozpoczynamy zjazdową część naszej pętli. Jest tu sporo bardzo ostrych, na szczęście dobrze oznaczonych zakrętów. Ten single track nie jest trudny. W zasadzie poradzić sobie tu powinien niemal każdy, nawet dzieci. Tak naprawdę trudność trasy możemy dozować sobie, zwiększając szybkość. Na wysokości leżącego nad nami schroniska znajduje się punkt widokowy. Mamy tu rozległą panoramę na Karkonosze i Szklarską Porębę. Punkt leży właściwie na samym rowerowym szlaku. Po tylu podjazdach mamy sporo wysokości do wytracenia. Na tym odcinku jest nieco przepaściście, ale ekspozycja nie jest przerażająca. Poza tym nie ma tu typowych dla trudniejszych single tracków dodatkowych atrakcji takich jak rampy, skocznie, muldy. Także jeżeli ktoś chce jechać nieco wolniej, będzie czuł się zupełnie bezpiecznie. Pomimo, że zjeżdżamy, mamy po drodze kilka podjazdów. W moim odczuciu, mniej więcej od tego miejsca, szlak przestaje być już taki fajny. Przynajmniej na pewien czas. Wąskie trawersy po niezbyt ładnym lesie są po prostu monotonne i męczące. Miejscami da się tu całkiem nieźle rozpędzić, nawet jeśli nie jesteśmy mistrzem kierownicy. W końcu docieramy do szutrowej drogi, którą znowu mamy do pokonania kilka kilometrów i to lekko pod górę.
generalnie zawróciliśmy i poruszamy się teraz na zachód. Zjeżdżamy z szutru i znów się robi fajnie. Las jest ładny, stok nieco bardziej łagodny. W związku z czym autorzy ścieżki ufundowali nam tu kilka urozmaicających zjazd atrakcji. Drobne muldy, bandy na wirażach, początkujący użytkownicy single tracków albo bardzo umiarkowani ekstremiści w średnim wieku mogą sobie tu poćwiczyć podstawowe elementy zjazdu albo po prostu zupełnie dobrze się bawić. Jak widać, nieco trudniejsze miejsca są dobrze oznaczone. Jeszcze kilka wiraży i znowu docieramy do szutrowej drogi i niewielkiego podjazdu. Po chwili jeszcze raz wjeżdżamy na krótki leśny odcinek. Najwygodniejszy dostęp do tej pętli znajduje się na parkingu przy głównej drodze w Jakuszycach. Ja jednak, jako że podjeżdżam tu ze Szklarskiej Poręby, omijam dzisiaj niewielki kawałek pętli poniżej torów kolejowych. Dojeżdżam więc do asfaltu, no i cóż, wracam do Szklarskiej Poręby. Na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze kiedyś na następnej trasie.